Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Pomódlmy się, zanim przejdziemy do czegokolwiek. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa jesteśmy Ci bardzo, bardzo wdzięczni za to, że dajesz nam kolejną sposobność do tego, aby rozważać Słowo Twoje. Słowo, które Ty powiedziałeś, że błogosławieni są ci, którzy je rozważają, którzy noszą je w sercu, którzy myślą o nim dniem i nocą. Panie, to dzisiaj chcemy zgłębiać. Daj nam ducha mądrości i poznania, abyśmy nie błądzili, ale trwali w nim, rozważali we właściwy sposób. Panie, uwielbi się podczas tej usługi, przyjmij sobie chwałę w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, na początku chciałbym was i ja również bardzo serdecznie pozdrowić. Byliśmy razem z żoną w Jarosławiu, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy od pastora Arka wraz z żoną i od wszystkich braci i sióstr, którzy się tam zgromadzili na wykładach sobotnich, także na niedzielnym nabożeństwie. Była ich jakaś gromadka. Jesteśmy Bogu za to wdzięczni. Niesamowity, błogosławiony czas mieliśmy. Zdumiewałem się i Bogu byłem wdzięczny, jak bardzo przyjmowane jest to słowo. Rozumuję i gdzieś to duchowo odbieram, że od jakiegoś już czasu, że tam jak jest napisane, oblubienica wraz z Duchem woła: przyjdź Panie Jezu. Rozumiem to, że kiedy Duch Święty zacznie pracować w tym kierunku, oblubienica się też w tym kierunku obudzi. Obudzi się, aby rozważać, aby chcieć słuchać, aby myśleć, aby wołać: przyjdź Panie Jezu. Jeszcze dwa dni przed naszym przyjazdem jeden z tamtych chłopaków miał sen. Śnił o tym, że przyszedł Pan Jezus, że śnił o przyjściu Pana Jezusa. Śnił o tym, że był gdzieś w zgromadzeniu i zobaczył człowieka, który nie miał butów. I tak już chciał oddać swoje buty i nagle usłyszał: oblubieniec nadchodzi. To było takie, on mówił, że to było takie podobne do 10 panien, które też chciały użyczyć, 5 panien też miały użyczyć, a jednak Pan przychodzi. Z soboty na niedzielę w nocy po wykładach jedna siostra, młoda dziewczyna, też miała sen o przyjściu Pańskim. Tak bardzo była poruszona, mówiła o tym w niedzielę. Więc przeżywaliśmy błogosławiony czas. Naprawdę wielki, wielki jest Pan i czuję i wiem gdzieś w duchu, jestem tym poruszony, że nadchodzi czas, kiedy, a już nawet jest, że Duch Święty zaczyna w tym temacie mocno pracować i oblubienicę przygotowywać na przyjście Pańskie. I dlatego dzisiaj stoję na tym miejscu, aby rozpocząć ten niesamowity i wyjątkowy cykl. Wierzę, że tak jak i dla mnie, to, co rozważam, co przeżywam, będzie również i dla was wielką przygodą, ale także i zgłębianiem Bożego Słowa i przybliżaniem się do tego tematu. Przygotowywaniem się do nadejścia naszego Pana i Zbawiciela. Mówi się, że przyjście Pańskie, Jego powrót jest to najważniejsze wydarzenie, na które czeka Kościół. Nie ma nic ważniejszego w XXI wieku, czego moglibyśmy się spodziewać, jak powrót naszego Zbawiciela i Pana. To jest coś, o czym mówili prorocy, o czym głosili apostołowie i wszyscy razem z Połem nie mogli się doczekać i marzyli o tym, aby żyć w naszych czasach. Problem polega na tym, że często my, zamiast się tym cieszyć i radować i rozeznawać ten czas, marzymy, aby się przenieść do ich czasów. A oni marzyli o tym, aby być za naszych czasów, aby przeżywać to, o czym my dzisiaj, co my przeżywamy. Jestem świadomy, że wszystkie pokolenia miały swoje argumenty. Oczywiście, że miały. Miały swoje argumenty na to, aby mówić, że za ich pokolenia nadchodzi Pan. Wszystkie pokolenia miały swoje wizje, miały swoje wywody i mądrości i poznanie, jakie mieli, takie mieli. Ale to nie sprawia dzisiaj i nie przekreśla tego, abyśmy my, jako to pokolenie, mówili również o tym i zwiastowali jego nadejście. Raczej uważam, że jesteśmy kolejnym pokoleniem, któremu stawia się dzisiaj wyzwanie. Czy weźmiesz pałeczkę ojców?
Czy podejmiesz się wyzwania i na przekór wszystkim wątpiącym słowom również i ty będziesz żył nadzieją przyjścia Pańskiego. Na przekór wszystkim ludziom, którzy mówią, jak istnieje świat, jak niebo jest i ziemia. Tak, jak powiada przecież apostoł Piotr, mówi, że takich szyderców będzie wiele. To gdzieś jest to przyobiecane przyjście? To nie sprawia, że powinniśmy ten temat odłożyć, ale tym bardziej stanąć na przekór i podjąć wyzwanie, aby podnieść pałeczkę i aby jako Kościół biec dalej. Biec dalej i przekazywać odwieczne prawdy. To nie jest nic nowego i nie podejmuje się nowych prawd. Ktoś mądry kiedyś powiedział, nie ma nowych prawd. Jest tylko jedna prawda. Tylko jedna prawda. Nie ma nowych prawd. Nie ma człowieka, który by wziął Biblię i przekazał nowe prawdy. Jeśli takie czyni, może się mijać z Bożym Słowem. Ale jest coś takiego jak głębsze poznanie i większe rozeznanie. A to tego Bóg obiecuje udzielić ludziom ostatnich czasów. Gdzieś w trakcie wykładów będziemy kiedy indziej o tym mówić. Kochani, chciałbym jednak na samym wstępie podać pewne takie zasady i warunki, którymi będę się posługiwał podczas tych wykładów. Z pewnością, i chciałbym o tym powiedzieć, będę chciał korzystać z różnych tłumaczeń. Głównym tłumaczeniem, na którym będę się opierał, jest ewangeliczne tłumaczenie, to najnowsze, które wyszło. Oczywiście i nasza warszawka, którą się posługujemy na co dzień, ale także inne tłumaczenia, cytaty z angielskich wersji, ale także i z Biblii Tysiąclecia. Tak, żeby nie było zamieszania, chciałbym o tym powiedzieć, że będę chciał szeroko na to spojrzeć. Mamy błogosławieństwo w tym, że są różne tłumaczenia. I chciałbym z tego bardzo korzystać. To, co będzie mówione, musi być wcielone. To jest moja zasada. Nie chcę dzisiaj rozważać i być człowiekiem litery, ale chciałbym, aby to zmierzało do praktycznego studiowania Bożego Słowa. Im bardziej czytam i rozważam o czasach ostatecznych, tym bardziej odkrywam, że te treści są bardzo zobowiązujące. Nie jest to coś, co mamy tylko przeczytać i położyć na półkę i cieszyć się tym, że odrobiliśmy lekcję czytania. Uważam, że Biblia, mówiąc o czasach ostatecznych, stawia sprawy bardzo jasno. Stawia nam zobowiązania. Podkreśla cechy, podkreśla postawy, wyraźnie nakazuje, jak żyć i jak nie żyć. To jest wyjątkowy czas. Dlatego tak myślę, ponieważ wiem, że nasze pokolenie jest jednym z najbardziej uprzywilejowanych pokoleń wszech czasów. Komu wiele dano, od niego wiele będzie wymagane. Mamy Biblię w rękach. Były pokolenia, które nie doświadczyły takiego błogosławieństwa. Mamy setki kazań w internecie. Mnóstwo kaznodziejów. Mamy taki obłok świadków w Biblii, świadectwa ludzi, przeżycia. Komu wiele dano, od tego będzie wiele wymagane. Jestem o tym przekonany, więc nie będę chciał tylko porozmawiać o tym wspaniałym temacie, ale rozważać go i kierować naszą uwagę i myśli na naszą postawę i zobowiązania, które wynikają z tego słowa. A teraz już chciałbym przejść do naszego wykładu i kolejną jeszcze zasadą jest to, że będę używał takiego pomocnika mojego, a więc wyświetlacza. Tam będę przedstawiał wersety, aby po prostu wygodniej, zgrabniej nam się wspólnie razem rozważało. Kochani, werset taki przewodni, a gdy się to zacznie dziać. Czy pamiętacie, kiedy Pan Jezus wypowiedział te słowa? Albo w jakich okolicznościach wypowiedział te słowa. To jest Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 28 wiersz. Pan Jezus powiedział to po serii wydarzeń, które opisywał, że mają się stać, mają nadejść.
I powiedział, i wtedy wypowiedział to zdanie: a gdy się to zacznie dziać. Mówił albo zwracał uwagę na coś bardzo konkretnego. Nie mówił tylko o tym, abyśmy byli po prostu bardziej czujni, kiedy cokolwiek się zacznie dziać na ziemi. O wielu rzeczach Pan Jezus mówił, a o które nieraz uważamy za znaki czasów ostatecznych, a nimi nie są. Pan Jezus wiele razy mówił o rzeczach, które będą miały miejsce i będą normalnymi wydarzeniami na ziemi. Do takich rzeczy chociażby należą wojny, które będą się działy tu i tam, chociażby głód, który będzie miał miejsce tu i tam. Ale ci, którzy czytają, wyraźnie zauważą, że Pan Jezus to podsumował, że to jest dopiero początek. To musi się wydarzyć, powiedział Pan Jezus. Ale to jeszcze nie jest koniec. A więc takimi słowami podkreślił, że są pewne rzeczy, które będą normalnością za czasów po prostu ludzi, za życia ludzi. Ale są też takie, o których powiedział: gdy to się zacznie dziać, wy się nie lękajcie, ale wyprostujcie się i podnieście wasze czoła, gdyż nadchodzi wasze odkupienie. I przez ten długi czas, prawie 3 miesięcy, będziemy rozważać właśnie bardzo wnikliwie i obserwować to, na co Pan Jezus wskazywał uwagę, abyśmy sami zdecydowali, bo Pan Jezus do tego nas namawia, abyśmy sami zdecydowali i zaobserwowali i wyciągnęli wniosek, czy czasem nie żyjemy w czasach końca. A gdy się to zacznie dziać, to taki werset przewodni. Podczas innych wykładów będą inne wersety przewodnie. O czym dzisiaj będziemy mówić? Po pierwsze, zmierzymy się z takim terminem jak koniec świata. To jest tak wszechobecny termin. W telewizji, w mediach, w gazetach, w internecie wiele razy używa się tego słowa koniec świata. I sami dobrze wiemy, że wielu ludzi myśli, że coś się wielkiego wydarzy i nagle wszyscy znikniemy, wyparujemy, jakaś wielka katastrofa, koniec świata. Wszyscy zginą. Wielu ludzi, nawet chrześcijan, ma takie pojęcie. Ale Biblia takiego pojęcia nie stosuje. Stosuje owszem, ale przed tym ma się wydarzyć wiele jeszcze rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły. Z tym się zmierzymy w pierwszym punkcie dzisiejszego wykładu. Po drugie, postawa wobec tematu. Jestem świadomy, że wielu ludzi ma inaczej, że każdy człowiek ma jakąś swoją osobistą postawę do tematu przyjścia Pańskiego i czasów ostatecznych. Pamiętam, jak jakiś czas temu wróciłem z takiej małej konferencji zimowiska i pamiętam, jak wielu wówczas powiedziało, mówiąc świadectwa po usługach na ten temat, młodzi ludzie wypowiadali się tak: a ja myślałem, że ten temat to dopiero będzie ważny, kiedy się zestarzeje. A więc ci młodzi ludzie wypchnęli temat przyjścia Pańskiego daleko w przód, nie interesując się tym w ogóle. Być może dlatego, że stawiają sobie pewne inne cele w życiu, jak dorobić się, założyć rodzinę, wyjść za mąż albo się ożenić, a przyjście Pańskie to dopiero wtedy, kiedy troszkę więcej siwych włosów pojawi mi się na głowie. Ale muszę jedną rzecz tutaj zauważyć, że przyjście Pańskie, Jego powrót, to jest temat, który łączy wszystkie pokolenia. To jest spoiwo, które łączy każde pokolenie, dzieci, młodzieńców, w średnim wieku i starców. Nie będzie uprzywilejowanego pokolenia podczas przyjścia Pańskiego. Każde jedno pokolenie, czy to młodzi, czy to starsi, będą musieli zadbać dokładnie o to samo przed przyjściem Pańskim. A więc nierozsądnie jest myśleć, że przyjście Pańskie to dopiero wtedy, kiedy zacznie mi się lepiej żyć i już nie będę miał o czym innym myśleć, jak o tym, żeby być już u Ojca.
To jest bardzo niepoprawna postawa. A więc jaka powinna być postawa wobec tematu? To tak w ramach takiego pierwszego wykładu wstępnego, abyśmy na podstawie Bożego Słowa zrozumieli, czy tym tematem warto się zastanawiać i przejmować, tak jak jest tam napisane. Czy powinniśmy się tym przejmować, w ogóle rozsądzać, rozważać? Czy może przyjąć postawę jak niektórzy, a po co się tym przejmować? Życie jest życie, życiem nie znasz dnia ani godziny, więc po co się tym nad tym zastanawiać? Czy przyjąć postawę jak inni, jeszcze inni, którzy tak bardzo się tym przejmują, że daty wyznaczają, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Tego i tego dnia w kwietniu tego roku przyjdzie Pan Jezus. Tak się tym przejmują, że aż daty wyznaczają. A więc musimy sobie na to odpowiedzieć, żebyśmy na uprogu tych wykładów doskonale wiedzieli, wspólnie razem, jak tu jesteśmy, jak do tego tematu podejść we właściwy, biblijny, chrześcijański, bogobojny sposób. I po trzecie, rozpoczniemy dzisiaj od jednego z najwspanialszych obrazów przyjścia Pana Jezusa, o którym czytamy w Ewangelii przede wszystkim Mateusza, 24 rozdziale, jak błyskawica. I sobie to dzisiaj omówimy wspólnie razem. Koniec świata, więc przejdźmy już do wykładów. Koniec świata to według mnie i według moich obserwacji najczęstsza dzisiaj forma wyrażania myśli katastroficznej w naszym wieku. Były czasy, kiedy hitami sensacji były katastrofy kolejowe, samochodowe, komunikacyjne, ekologiczne, katastrofy naturalne, takie regionalne katastrofy. Gdzieś tam trzęsienie ziemi, gdzieś tam jakiś głód, jakaś wojna i tak regionalnie dowiadywaliśmy się, że mają miejsce katastrofy. Wiele filmów było nakręcanych i przedstawiało katastrofy i wielkie zdarzenia, ale one dotyczyły tylko jakiegoś regionu, jakiejś części świata, państwa albo jakiejś kultury. Natomiast dzisiaj, ja powiem tak, bo powiem to, ponieważ ostatnio dowiedziałem się, że jakaś osoba się tym bardzo zbudowała. Takie usłyszałem świadectwo. I powiem to i dzisiaj. Ja nie oglądam telewizji. Jeśli się ktoś tym buduje, chwała Bogu, znam taką osobę, która się tym zbudowała i chcę to powiedzieć. Nie oglądam telewizji, ale nie obce mi jest to, co jest w telewizji i co leci w kinach. Dlatego, że tego uciec się nie da. Są reklamy gdzieś tam na billboardach, gdzieś w internecie wyskoczy jakaś reklama. Nie da się od tego uciec. A więc mniej więcej wiem, co się dzieje, co jest wyświetlane, co się dzisiaj puszcza. Natomiast i z tego względu zauważam, że nastał od już jakiegoś dłuższego czasu pewien trend. Większość filmów jest o tematyce katastroficznej. Większość filmów science fiction jest o tematyce katastroficznej. Ale ci, którzy zauważają to samo, co ja, mogą razem ze mną stwierdzić, że to już nie jest regionalne, ale przedstawiana jest zagłada całej Ziemi. Jest przedstawione wiele razy to, jak Ziemia się rozpada. Przedstawione są takie losy, kiedy jakieś cywilizacje obce lądują i niszczą wszystko, co jest na Ziemi. Przedstawiane jest to w końcu, jak człowiek dopuszcza do tego, że cała Ziemia zamienia się w pył. I tak mnóstwo jest takich różnych filmów. Kiedyś pamiętam, powiedziałem, że i dalej to podtrzymuję, że dzisiaj ten sposób przekazywania informacji i artyzmu, bo to jest jakieś dzieło artystyczne, film, jest jakby duchem wieszczym tego świata. A duch wieszczy ma to do siebie, tak samo jak kiedyś, za starożytnych czasów, wróżbici coś przepowiadali, często mieli rację. Tak, mieli rację.
Ale przedstawiali to w opaczny sposób, w zły sposób. Przedstawiali to w niegodziwy sposób, ale mieli rację. Wielu, wielu ludzi, dlatego że mieli rację, byli zatrudniani na dworach królewskich. Dlatego że wróżbici mieli rację często, przedstawiali rację. Byli zatrudniani gdzieś w szlachetnych miejscach. Ale my wiemy, chociaż mieli rację, korzystali z niegodziwych praktyk i niegodziwych źródeł, ze złych źródeł. I dzisiaj muszę powiedzieć, że oglądając albo widząc te wszystkie reklamy, informacje, tak, oni mają rację. Świat w pewnym dniu zniknie, zostanie zniszczony, rozpadnie się. Ale muszę powiedzieć, że chociaż mają rację, to jednak przedstawiają to w zupełnie opaczny sposób i zły. Niepoprawny sposób, szczególnie niebiblijny sposób. A więc zapowiadają zagładę całej ziemi, co będzie miało miejsce kiedyś tam, ale nie jest to z pewnością pierwsze wydarzenie przed nami, ale przedstawiają to w opaczny sposób. My nie kierujemy się filmami, nie kierujemy się jakimiś informacjami, będziemy korzystać z Bożego Słowa i na nim oprzemy nasze rozważanie. Więc przedstawiana jest zagłada całej ziemi. Powiem tak, wiem, że wielu z nas gdzieś tam jakieś obrazy już nieraz przeszły przed oczami w telewizji czy w internecie, jak na naszych oczach w bardzo realistyczny sposób przedstawiane było, jak znika cała ziemia albo jak rozpadają się miasta. Idźmy dalej. Kochani, to jest temat, który budzi kontrowersje już od pokoleń. Odkąd Pan Jezus odszedł, widziany przez uczniów, odszedł do nieba. W zasadzie od pierwszej chwili, kiedy to się stało, już zaraz jakby za Jego odejściem powstawali co chwilę ludzie, którzy byli święcie przekonani, gdyż Bóg im tak powiedział, że Pan Jezus przyjdzie tego i tego dnia, o tej godzinie, tego i tego roku. I tak, chociaż takich ludzi było bardzo wiele, wybrałem tylko kilka dla przykładu. 1 stycznia 1000 roku papież Sylwester II, trochę było przed tym czasem, stwierdził, że właśnie tego dnia nastanie koniec wszystkiego i Pan Jezus przyjdzie. A więc znalazł się, chociaż przed nim było bardzo wielu ludzi, to jednak chciałbym zwrócić uwagę, że zawsze ten jakiś przełom roków, przełom lat, nie wiem, czy to widać dokładnie tam na tym ekranie, natomiast tam jest 1000 rok. I chcę powiedzieć, że przełom, taki spektakularny przełom lat, roku, zawsze budził jakąś sensację. 1000 rok był na tyle spektakularny, 1000, że wzbudził taką kontrowersję, taką sensację, że uważano, że wtedy przyjdzie Pan Jezus. Ale był też ktoś inny, ponieważ 1000 rok minął, nic się nie zdarzyło i stwierdzono, że może chodziło o 1000 lat po narodzeniu Pana Jezusa. I stwierdzono, że 1033 przyjdzie Pan Jezus. A więc pomyśleli, no tak, musi być 1000, ale chyba w złym momencie tego 1000 użyli. Postanowili, że od momentu, kiedy zmarł Pan Jezus, ja powiedziałem urodził się, tak? Zmarł Pan Jezus, postanowili, że może od tego momentu należy liczyć 1000. Policzyli 1000, wyszło im w 1033 roku, no ale jak wiemy, i również w tym się pomylili. Był też taki papież Innocenty, który stwierdził, że to w 1284 roku przyjdzie Pan Jezus. A stwierdził to na tym, albo na tym położył fundament, gdyż policzył, że Pan Jezus powinien przyjść po 666 latach od powstania islamu.
I tak policzył te 666 lat, różne mieli sposoby na obliczanie przyjścia Pana Jezusa, ale zawsze brali jakieś wyjątkowe liczby. I stwierdził, że to w 1284 roku. Ale idziemy dalej. Oto w Londynie tamtejsi nie wiem nawet kto, astrologowie albo astronomowie stwierdzili, że 1 lutego 1524 roku, i zauważcie, co stwierdzili na stanie, wielki potop. Może byli dobrymi astrologami albo astronomami, ale biblistami byli na pewno złymi. Ponieważ każdy wierzący wie, że Bóg obiecał, że wodami potopu ziemi już nie zaleje. A oni stwierdzili, że nie tylko w potopie zginie cały świat, ale jeszcze podnosili to, albo zauważali to, albo głosili to, że to od Londynu się ten potop zacznie. Nie wiem, czy kanały miały wylać, czy nie wiem, co tam miało się stać, ale że od Londynu miał nastać potop. Problem w tym, że w tamtym czasie około 20 tysięcy Londyńczyków wyprowadziło się z Londynu. Tak bardzo uwierzyli w te słowa, że uciekli z miasta. Ale idźmy dalej. Nastaje 1555 rok i znowu stwierdzili, ponieważ obliczyli, że świat ma 6845 lat, stwierdzili, że po 7000 lat przyjdzie Pan Jezus. Zakończy się świat i przyjdzie Pan Jezus. I wyszło im dokładnie 1555. Idźmy dalej. Ja myślę, że ta data w ogóle nie wymaga komentarza. Stwierdzili niektórzy, że w 1666 roku przyjdzie Pan Jezus. Nie muszę tego komentować, skąd wpadli na ten pomysł. Nie podobała im się te ostatnie pewnie trzy cyfry tego roku. Ale zostawmy już historię, tą starożytną albo średniowieczną historię, a przejdźmy nieco do naszych czasów. Ponieważ nasze czasy zdawają się być bardziej obfite w tego rodzaju praktyki. Okazuje się, że nam wydaje się, że lata mijają, a człowiek staje się mądrzejszy. Biblia mówi wręcz odwrotnie. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I tak wychodzi na to, że tak się dzieje. Gdyż im bardziej lata leciały, tym się bardziej okazywało, że tych lat zaczyna przybywać. I już nie jeden człowiek w jeden rok, ale kilku ludzi wyznaczało ten sam rok. I tak się stało w ten pamiętny 2000 rok, którego wielu z was pewnie, który z wielu z was ja pamiętam, będąc chłopcem, pamiętam ten rok, kiedy straszono wszystkich, że telefony wysiądą, że komputery przestaną działać, samoloty pospadają, auta przestaną jeździć. Nie wiem, czy ktoś się odważył powiedzieć nawet, że rowery przestaną jeździć. Nie wiem. W każdym razie ogłaszano to, że nastanie wielki chaos elektroniczny, gdyż technologia sobie nie poradzi z tym przejściem z 99 roku na 2000. No, jak się okazało, nic się wielkiego nie wydarzyło. Lata mijały i dalej świat istniał i miał się nawet i lepiej, jeśli chodzi o elektronikę. Ale idźmy dalej. Cofnę się tylko kilka lat wstecz od tego roku. I to już ja pamiętam dokładnie, rok 2012, 21 grudzień 2012. Pamiętam to jak dzisiaj. Kiedy cały świat naukowy, wszyscy ludzie społem jakby się zebrali i zaczęli obwieszczać nadchodzący koniec świata, dlatego że jakiś kalendarz ludzi z zamierzchłych czasów się kończył. I ci ludzie, a więc jakaś cywilizacja Majów, obliczyła, mieli taką mądrość i taką technologię, chociaż to na kamieniu pisali, taką technologię, że obliczyli, że w 2012 roku, dokładnie 21 grudnia skończy się świat.
I okazuje się, że człowiek z roku na rok jest głupszy, bo zamiast odrzucić takie baśnie, stwierdził, że coś w tym musi być. I pamiętam pewnego dnia, tego dokładnie dnia, usiadłem przed komputerem, aby zobaczyć, cóż ci biedni ludzie mają na wytłumaczenie, bo ja patrzę za okno, a nic się nie dzieje. I pamiętam, włączyłem komputer i patrzę, a ku mojemu zdumieniu taki nagłówek wiadomości. I zaczęło się. Trzy kropki. Włączam tą informację, bo chciałem stwierdzić, cóż się, chciałem doszukać się informacji, cóż się mogło zacząć. I zaczęły się pochody ludzi, jakieś tam dyskusje, jakieś wymarsze. Z pewnością nie zaczął się koniec świata. Ale muszę powiedzieć, że podsumowując to, może tak dla zabawy, dla śmiechu powiedziałem to, o czym mówiłem, ale muszę powiedzieć, że im bardziej czas leci, tym więcej jest oczywiście tych ludzi, którzy mają odwagę mówić, kiedy Pan przyjdzie. Średnio co kilka miesięcy już teraz wyznacza się koniec świata. Powiem tak, że dla wielu ludzi te daty mogą się sprawdzić, ale nie dlatego, że nastanie jakiś koniec świata, ale dlatego, że ludzie są coraz bardziej w tym przewrotni. Kupują broń, kupują pożywienie, budują bunkry, zbroją się i kiedy nadchodzi jakieś wydarzenie, oni wychodzą na ludzie, aby robić rozruby. I tak, historia zna takie przypadki, kiedy wielu ludzi wychodziło na góry, bo sądzili, że tego dnia przyjdzie Pan i skakali z tych gór i ranili się gdzieś tam po skałach, po krzakach, bo ktoś, jakiś prorok ogłosił, że przychodzi Pan. I oni w tym locie z góry sądzili, że Pan ich porwie do góry. Bądźmy ostrożni i bądźmy rozważni. Pan Jezus powiedział, baczcie, uważajcie. W innych tłumaczeniach jest, obserwujcie, aby nie dać się zwieść. Aby nie dać się zwieść. Jak bardzo więc jest to istotne i ważne. Ale idźmy dalej. Dlaczego podejmujemy temat czasów ostatecznych i czy jest to ważne i powinniśmy się tym przejmować? Ponieważ wielu jest przeciwników i wielu jest takich ludzi, którzy uważają albo będą na nas mówić, że nie powinniśmy się w ogóle tym interesować. Nie znasz dnia ani godziny, więc po co się tym zajmujesz? Ale Pan Jezus nie powiedział, nie znacie dnia ani godziny, więc się tym nie interesujcie, ale powiedział, gdyż nie znacie dnia ani godziny, więc czuwajcie, czuwajcie, bądźcie ostrożni, bądźcie pełni ostrożności, czuwania i obserwacji, gdyż nie znacie dnia ani godziny. A więc Pan Jezus nas zachęcił do jakiejś postawy, nie biernej, nie takiej odznaczającej się tym, co ma być, to będzie, tylko takiej pełnej czuwania, pełnej trzeźwego myślenia. Powiem wam, kochani, i muszę was przestrzec przed czymś. Ja tym tematem bardzo żyję i boję się o ten zegar, który tam widzę. Boję się, bo wiem, że po prostu wiele rzeczy przychodzi mi na myśl bardzo spontanicznie. Miejcie wyrozumiałość dla mnie, cierpliwość. Kochani, a więc bądźmy czujni, rozważni i trzeźwi. A mówię o tym dlatego, że cały świat sprawia wszystko, abyśmy trzeźwość zostawili gdzieś daleko za sobą. Wszystko stara się nas ogłupić. Wszystko stara się pozbawić nas trzeźwości. Często młodzi ludzie wyglądają jak zombie. Twarz jakby nie wiadomo gdzie byli. Nierozważni, nie myślący o tym co jest, co się dzieje. Wielu ludzi ma problem z tym, aby powiedzieć kto jest prezydentem naszego państwa, kto jest dzisiaj prezydentem Stanów Zjednoczonych albo co w ogóle się dzieje na świecie. Dlatego, że żyją w jakimś często niestety wirtualnym świecie, który chce sprawić, abyśmy nie byli trzeźwi.
Ale o to chodzi w tym, o czym, do czego zmierzam, abyśmy byli trzeźwi. Inni z kolei, o których już powiedziałem, ustawiają daty. I to byli jedni z tych. Ale my się tym nie zajmujemy. Ci, którzy nas będą oglądać w internecie, wiedzcie to na pewno, że Kościół Zielonoświątkowy w Polsce nie jest zainteresowany datami powrotu przyjścia Pańskiego. Ponieważ Pan powiedział, nie znacie dnia ani godziny. My jesteśmy w tym pokorni. Nie będziemy występować jako ludzie, którzy myślą, że choć Pan Jezus powiedział, ani Syn Boży, ani aniołowie nie wiedzą, jakim prawem człowiek powstaje i mówi, Pan Jezus może nie wiedzieć, aniołowie mogą nie wiedzieć, ale ja wiem. Jakim prawem? Chciałoby się zadać to pytanie. A więc nie każdy jest świadomy na tej sali, że datami się nie zajmujemy, bo Pan Jezus powiedział, nikt nie wie. Nikt nie wie. A więc nie mamy takiej postawy. Ale chociaż datami się nie zajmujemy, wiemy, że Pan Jezus pozostawił nam to piękne drzewko małe, od którego powiedział, uczcie się lekcji. Otwórzmy sobie, albo jeśli chcecie korzystać z tego, co jest wyświetlone, Ewangelia Marka, 13 rozdział, 28-29 wiersz. To jest z nowego tłumaczenia, z ewangelicznego tłumaczenia. Niech wam za przykład posłuży figowiec. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato, tak i wy, gdy zobaczycie, i znowu zauważcie to, zobaczycie, że to się dzieje, i znowu nie coś się dzieje, ale to się dzieje, wiedzcie, że nie 12 maja 2018 roku, ale blisko jest, tuż u drzwi, blisko u drzwi. A więc nie pozostawia nam Pan Jezus tutaj takiego pola do interpretacji. Wyraźnie powiedział, macie prawo wiedzieć, że blisko jest, ale nie macie prawa wiedzieć, kiedy. Macie prawo wiedzieć, że blisko jest. Gdy zobaczycie, że to się dzieje, nie tylko wierzcie, ale wiedzcie. Coraz bardziej się przekonuję, że chrześcijaństwo coraz więcej ma wspólnego też i z tym, że możemy wiedzieć. Kiedy ja głoszę o tych rzeczach, chcę was przekonać o jednym, że owszem, mam wiarę w to, co mówię, ale bliżej mi też jest do tego, że po prostu wiem, że tak się stanie. Dlatego, że to Pan powiedział, że tak będzie. I ja bym chciał, żebyśmy tacy byli, pełni świadomości, że Pan nadchodzi i że blisko jest tuż u drzwi. Ale też chciałbym, ponieważ mówimy o naszej postawie, a więc powinniśmy być gotowi na to, aby obserwować i wiedzieć, że jest blisko. Jest też fragment, który mówi o tym, że szczęśliwy jest człowiek, który, i czytamy o tym w Objawieniu 1:3, szczęśliwy ten, kto czyta, nie tylko czyta, ale także są szczęśliwi ci, którzy słuchają słów proroctwa. To jest Księga Objawienia. Ale nie tylko czytać i słuchać należy, aby być szczęśliwym. Pan Jezus mówi, że jeszcze trzeba się tego trzymać. Trzymać się tego, co się czyta, co jest w nim napisane. Ale dlaczego to Pan Jezus mówi? Dlatego, bo czas jest bliski. Czas jest bliski. A więc podkreśla Pan Jezus ważność tego, aby czytać Księgę Objawienia, słuchać tych słów i się tego trzymać, bo Pan przychodzi, bo czas jest bliski. A więc czytamy w Księdze Objawienia na pierwszej stronie, w pierwszych trzech wersetach takie oto słowa, ale Pan Jezus jakby całą Księgę Objawienia zamyka dokładnie tymi samymi słowami. Czytamy w 22 rozdziale, więc w ostatnim rozdziale, już ostatnich wersetach. Czytamy, oto przychodzę wkrótce. Szczęśliwy ten,
kto co robi? Się trzyma słów proroctwa zawartego w tym zwoju. Bracia i siostry, musimy sobie zadać pytanie, jak często albo jaką uwagę poświęcamy w naszym życiu na chociażby Księgę Objawienia? Czy rozważamy ją, czy czytamy, czy pozwalamy, aby Bóg działał przez nią w naszym życiu, czy raczej rozważamy ją tylko wtedy, kiedy nadchodzą wykłady albo kiedy są wykłady na ten temat? Pan Jezus mówi, kto się trzyma słów tych proroctw, a więc powinniśmy je baczniej rozważać. Ale to nie cała zachęta, która płynie z Biblii. Jest też ktoś taki, który z samą swoją postawą zachęca nas do rozważania czasów ostatecznych. Daniel, o którym czytamy w 9 rozdziale, 2 wierszu. Czytamy takie oto słowa. Ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu. To jest 70 lat. I pozwólcie, że rozważę albo wyłożę to słowo, rozważę to słowo w tym miejscu. Kochani, Daniel był człowiekiem, owszem, modlitwy. Modlił się i często czynił to w sposób w taki radykalny sposób, o którym często my byśmy tylko marzyli. Ponieważ my często w obliczu zagrożenia uciszamy się, nie chcemy się narażać. Czujemy, że może nasza modlitwa w jakimś publicznym miejscu albo na oczach innych może być zagrożeniem zbyt agresywna. Ale Daniel nawet w obliczu zagrożenia modlił się, zgiął swoje kolana i chociaż musiał zmierzyć się z lwami, to jednak to zrobił. Ale nie tylko był człowiekiem modlitwy, był człowiekiem studiowania słowa. Czytamy, że zwrócił uwagę w księdze Jeremiasza, w tej samej księdze, którą my bierzemy do ręki, że nad niewolą babilońską, w czasie niewoli babilońskiej, nad ruinami Jeruzalemu miało upłynąć 70 lat. A więc co zrobił Daniel? Wyczytał z Bożego Słowa i doskonale zrozumiał, że to, co czyta, dotyczy jego czasu. Wziął Biblię, wziął Słowo, wziął księgi, wziął zwoje i zrozumiał, że to, co czyta, dotyczy jego czasu, jego okolicy, jego miejsca. I tego często brakuje wielu ludziom, aby wziąć słowo i potraktować je jako takie, które dotyczy ciebie i mnie bezpośrednio tu i teraz w 2017 roku. Tak jak powiedziałem, wielu młodych ludzi uważa, że ta księga jest dopiero na stare lata. I tu popełniają ogromny błąd. Daniel był inny. Wziął księgę, otworzył i wyczytał w niej swoją historię, swój czas, swoje zadanie, swoje okoliczności. Przeczytał, że minie 70 lat. Wiecie, co Daniel zrobił? Nie tylko zachwycił się swoim wspaniałym odkryciem, tak jak ja to często robię, ale on zrobił coś więcej. On zgiął swoje kolana i zaczął się modlić. Panie, obiecałeś, mija 70 lat, jestem tutaj, napisałeś o mnie historię, jestem tutaj, oddaję się do dyspozycji, bo to, o czym napisałeś tak dawno temu, na moich oczach się dzieje. A więc to jest też przykład tego, jaką powinniśmy mieć postawę wobec zapowiedzi przyszłych rzeczy. I muszę powiedzieć tak, że Pan Bóg, kiedy redagował Biblię, Słowo Boże, On pisał ją inaczej niż pisali ją ci, którzy brali pióro i ją pisali. Pan Bóg, kiedy natchnął serca, On natchnął te serca myślami, które On już dawno widział, bo On jest poza czasem. A więc On, kiedy wypowiadał te rzeczy, które w naszym mniemaniu mają się wydarzyć, On mówił je w takiej perspektywie, jakby już dawno się wydarzyły. I z taką śmiałością, i z taką powagą. Dlatego, że wiedział, że kiedy On mówi, to rzeczy się dzieją i one na pewno się zdarzą.
I muszę tu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że żaden człowiek, i choćby nie było ani jednego na ziemi, który by wierzył w to, co Pan Bóg zapowiedział, to Pan Bóg wzbudzi kamienie, które uwierzą i to się stanie. Niepotrzebny jest mu człowiek, który wierzy, bo to powiedział Bóg i to się będzie działo. Wielu ludzi będzie mówiło, a to się nie wydarzy, to na pewno nie będzie miało miejsca. Ale na swoją chwałę i aby udowodnić swoją prawdomówność, wierność i swój majestat i swoją chwałę, Pan Bóg uczyni to, co powiedział. Na innych wykładach będę przytaczał pewne fragmenty, które wyraźnie to dowodzą. Ale nie tylko Daniel jest tutaj naszym dowodem na to, że powinniśmy być badaczami słowa. Do wczoraj jeszcze myślałem, że mam monopol na ten fragment. Myślałem, że tylko ja z niego korzystam w ten sposób. Ale byliśmy na zjeździe okręgu duchownych i tam jeden z braci się tym słowem podzielił i rozważał go dokładnie tak jak ja. I powiedziałem, no nie, ktoś mnie okradł. Ktoś mnie okradł. To nic, Bogu jestem wdzięczny, że to poznanie się rozprzestrzenia i wielu ludzi odkrywa to, co ja. A więc co? Ja już o tym mówiłem kiedyś tu na nabożeństwie. Dawno temu odkryłem. To jest pierwsza księga Kronik, 12 rozdział, 33. I tam padają takie oto słowa. Z Isacharytów, dobrych znawców stosunków, wiedzących, co ma czynić Izrael. Ale muszę powiedzieć, że wczoraj ten brat nie powiedział wielu rzeczy, co ja dzisiaj powiem i z tego jestem zadowolony, że będę jako pierwszy. Kochani, a więc zauważcie, co towarzyszyło Isacharytom, ponieważ będę chciał zobrazować, w jakim czasie żyli Isacharyci i co ten fragment oznacza. Isacharyci byli ludźmi, którzy żyli w czasie bezkrólewia. Saul zginął w wojnie, niedawno zginął w wojnie, Jonatan zginął w wojnie, a Dawid jeszcze nie został ogłoszony królem. Jak bardzo uważnie odrobisz to czytanie tego tekstu, dojdziesz do tego samego wniosku, chociaż jest to tam bardzo pomieszane. Bardzo szybko się zorientujesz, że ci Isacharyci żyli w czasach, w których Saula już nie było, a Dawida jeszcze nie było jako króla. Był gdzieś, uciekał, chronił się w twierdzy. I co się okazuje? Okazuje się, że Isacharyci nagle w tym czasie, w którym żyli, odznaczyli się dobrymi znawcami stosunków. Ale muszę tu powiedzieć, że nasze tłumaczenie jest nieco mylne. Nie wiem, które jest właściwe, natomiast wiele innych tłumaczeń mówi zupełnie o czymś innym, kiedy mówi o znawcach stosunków. Ponieważ choćby w Biblii Tysiąclecia jest napisane z Isachara odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów. I nie tylko zrozumieniem czasów, nie tylko napompowali swoje głowy wiedzą, ale także znajomością tego, co mają czynić. I ta świadomość tego czasu, że Saula już nie było, a Dawida jeszcze nie było, doprowadziła ich do wniosku, że postanowili ruszyć do Dawida i ogłosić go królem i przyłączyć się do niego. Dlaczego mówię, że jest to podobne do Kościoła czasów ostatecznych? Dlatego, że nasz Pan Jezus Chrystus około jeszcze niecałe 2000 lat temu fizycznie od nas odszedł. Nie stracił życia i go nie ma. Żyje, jest pośród nas. I gdyby chciał, mógłby się nam ukazać. Ale fizycznie odszedł. Odszedł, aby przygotować nam mieszkanie. I powiedział, jak odejdę, tak przyjdę znowu fizycznie, aby was zabrać tam, gdzie ja jestem. A więc będzie takie wydarzenie miało miejsce. Będę to w dalszych wykładach rozważać wnikliwie, mówiąc o pochwyceniu i mówiąc o powtórnym przyjściu w chwale. Natomiast dzisiaj ten temat zostawiam. Ale będzie czas, kiedy fizycznie się z Nim spotkamy. I właśnie jesteśmy na drodze, gdzieś między
nie ma jeszcze fizycznie Pana. I tak jak ludzie Issachara, cóż powinniśmy czynić? Mieć głębokie zrozumienie czasów, w których żyjemy. To po pierwsze, i nie tylko to, ale po drugie również wiedzieć, co należy czynić w tych czasach. I to jest cała myśl, która biegnie do, to jest myśl, do którego biegnie ten wykład. To jest to sedno sprawy, a więc być świadomymi czasów i wiedzieć, co należy uczynić. Muszę powiedzieć, że nawet nie byłem świadom tego, jak przeżywam ten temat, bo myślałem, że ja go skończę dzisiaj, a ja w połowie jestem dzisiejszego wykładu. Ale bracia i siostry, nic to nie szkodzi. Będziemy go rozważać następnym razem, idąc dalej. Ja pozostanę na tym temacie. Myślę, że ta myśl, jeśli ją zakończymy, tak odczuwam w duchu, jest bardzo istotna, bardzo ważna, abyśmy nie mieli zbyt wielkiego może dzisiaj natłoku informacji. Skupmy się na tym, że Pan dzisiaj z pewnością nas wzywa do tego, abyśmy byli świadomymi, nie nieświadomymi, ale świadomymi czasów, w których żyjemy i nie tylko świadomymi, ale byli też pełni świadomości tego, co należy w tych czasach czynić. Czynić. Niech was wszystkich Bóg błogosławi i niech zachęca was i roznieca w was żar. I ja was serdecznie zapraszam na przyszły wtorek. Jeśli Pan pozwoli, jeśli nie przyjdzie w tym czasie, a modliłem się i chciałem, aby móc jeszcze to wypowiedzieć na tych wykładach, oczywiście żartuję. Chciałbym, żeby Pan przyszedł wcześniej, bo wtedy już wykładów nie będzie trzeba. Amen.